W dzisiejszym odcinku budowy kampera z autobusu. Rozbiorę źle zamontowane profile na dachu, zamontuję stalowe celowniki na nitonakrętkach, uszczelnię łączenia nowej konstrukcji z dachem autobusu za pomocą kleju poliuretanowego, przymocuję aluminiowe profile pod panele fotowoltaiczne i zacznę podbudowę pod brodzik prysznicowy. Witam w kolejnym pięknym dniu. Niestety przy takich projektach jak ten, gdzie samodzielnie coś próbujemy stworzyć, nie do końca wiedząc, co robimy, popełniamy dużo błędów. I dzisiaj jeden z takich błędów będziemy naprawiać. A ten błąd znajduje się tutaj. Porozkręcamy te wszystkie śruby, żebym mógł spokojnie montować izolację na dachu. Więc weźmiemy zaraz zakrętarkę. Rozkręcimy, zdejmujemy u góry te profile i jutro, ma być 11 stopni, będziemy te profile montować na nitonakrętkach. W środę też ma być ładna pogoda. To w środę pewnie to pokleimy, a jutro przygotujemy te profile. No i tutaj trochę na kleju też trzymają, tym, który uszczelniał. No i mamy zdemontowane wszystkie te śrubki. Bardzo dobrze, że zrobiłem to teraz, bo gdybym to zaizolował jeszcze dodatkową warstwą czwórki i dopiero wtedy próbował wyciągnąć te nakrętki z tych dziur, to powiem wam, byłoby niewesoło. Już teraz się omęczyłem tutaj śrubokrętem płaskim i nożem to wyciągać. A co dopiero, jakby tam jeszcze była dodatkowa warstwa. To nawet nie chcę sobie wyobrażać, ile bym się naklął tutaj przy tym. Próbowałem sobie dwa profile, jak idą, nie ma tragedii. Ściągamy te profile, zastanowimy się, jak potem powycinać celowniki, na których te profile przymontujemy. Tutaj będą dwa celowniki na środku i na zewnątrz jeszcze pewnie dam po kątowniku siesielskim. Też wkleję na Sikaflexie, na nitonakrętkach. Postaram się wykorzystać te śruby. Popcinałem dookoła uszczelniacz i klej, po czym ostrożnie powyjmowałem profile tak, żeby ich za bardzo nie uszkodzić. Pozbierałem do doniczki wszystkie nakrętki, podkładki, kliny i śruby. Zebrałem do kupy profile aluminiowe i zaniosłem je na dół, żeby nie przeszkadzały w pracy. To samo zrobiłem z panelami i ustawiłem je w jednym miejscu, po czym mogłem zabrać się za dalszą robotę. Poczyściłem dach, zeskrobując resztki kleju, rozszlifowałem miejsca dookoła otworów i całość dachu odkurzyłem, zbierając pył ze szlifowania. Na koniec odtuściłem miejsca pod malowanie za pomocą nitro, po czym szybko na dwa razy pomalowałem hammerheadem. Zabrałem się jeszcze za odłożenie wózka pod akumulatory na swoje miejsce. Najpierw posprzątałem trochę w miejscu, gdzie będzie wózek, po czym wsunąłem go w szynę. Szybko sprawdziłem, czy działa poprawnie i zacząłem montować akumulatory. Wsadziłem je do wózka, popodpinałem całość ze sobą i na tym skończyłem robotę. Siema, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy na dachu chyba problem. Muszę lecieć zobaczyć na szybko. Też nie wiem, czy nie zacznie padać. Ja miałem tutaj robić szkropi. Idę szybko zobaczyć na dachu, bo wydaje mi się, że hammerhead. Jakby się tam coś z nim podziało. Dobra, to tylko woda z balkonu. Wyglądało to, jakby bąble się potworzyły na nim i jakby coś było nie tak, ale jest ok. Ściągniemy tą wodę i chyba zakleję duct tape'em prowizorycznie dzisiaj te wszystkie dziury. Najpierw ściągnąłem wodę z dachu silikonową ściągaczką, po czym bezpośrednio przed przyklejeniem taśmy przetarłem jeszcze na sucho mikrofibrą. Pozaklejałem otwory na całym dachu, żeby w razie deszczu nie nalało za bardzo do środka przez te dziury. Mamy część poklejoną tutaj na bokach, bo to będę robił później, więc na pewno deszcz zastanie. Zobaczymy, czy ta taśma w czymś pomoże. Wniosłem celowniki na dach i przymierzyłem w miejscu, gdzie mają być zamontowane. Obawiałem się, czy łuk, który jest na dachu, nie będzie zbyt duży, przez co celowniki mogłyby nie dolegać wszędzie dokładnie. Na szczęście nie było takiego problemu. Wywierciłem otwory pod nitonakrętki wiertłem 13, po czym nitownicą zarobiłem pierwsze z nich.
Rozrysowałem otwory na celowniki i wywierciłem wiertłem stożkowym na 18 mm, tak żeby kołnierz nitonakrętki schował się w tych otworach, dzięki czemu celownik idealnie będzie dolegać całą powierzchnią do dachu. Musiałem jeszcze ściągnąć część Sikaflexa, początkowo robiłem to nożykiem tapicerskim, co nie szło zbyt sprawnie. Próbujemy na sucho to przykręcić, ustawić, przykręcić i zobaczymy, czy dobrze podociska to, czy nie trzeba będzie dać gęściej tych nitonakrętek. Obrysuję profil, przeszlifuję, tłuszczę. Dość ciężko się wyciska tą masę, bo jest gęsta, ale plus nad Sikaflexem jest taki, że nie będę musiał tego malować. Ona jest odporna na promieniowanie UV, więc powinno być ok. Teraz wkładamy ten profil. Szybka kawka i lecę dalej z robotą. Polecimy tutaj najpierw profil, ten zostawimy na sam koniec, bo tam jest dużo babrania się. A te powinny szybko pójść, będę miał już dwie przestrzenie zamknięte. Wywierciłem kolejne dziury i zarobiłem kolejne nitonakrętki. Poodkurzałem stalowe wióry, żeby nie wchodziły później w klej. Wróciłem mocno celownik śrubami do dachu i nadmiar kleju, który powychodził po bokach, rozciągnąłem palcem. Wywierciłem ostatnie otwory, zdjąłem przeszkadzające fragmenty Sikaflexa i przykręciłem ten celownik. Górę mamy już zrobioną, te tutaj profile, celowniki na całej długości, na 9 metrów. Do nich będziemy się łapać profilami aluminiowymi. I jeszcze na zewnętrznej stronie będę musiał przypiąć tam kątowniki, takie cieszelskie, nie wiem, chyba mam tutaj, nawet to wam pokażę od razu jakie. Coś takiego, tu wejdzie akurat śruba 10, jeszcze ze dwie małe wkręcimy tutaj, a tym się przyłapiemy do profilu. Mam nadzieję, że wystarczy tak, żeby złapać profil. I w taki sposób przymontowane myślę, że będzie dość wytrzymałe. Włączymy webasto jeszcze, ja tu dzisiaj troszeczkę coś porobię jeszcze. Zabezpieczymy meble i posprzątamy trochę, bo zostawiłem bałagan. Wyciągnąłem folię, taśmę i kawałek kartonu z brodzika. Powycinałem karton i położyłem na blat, tak żeby osłaniał go przed zarysowaniem. Złapałem karton taśmą, po czym całość przykryłem jeszcze folią. Teraz sobie przymierzymy tutaj brodzik i zaczniemy robić zabudowę pod niego. Przymierzyłem brodzik i wyciągnąłem ramę, na której będzie częściowo oparty. Użyłem tutaj kantówki 4,5×9,5, do których później przyłapię się jeszcze podłogą łazienki i konstrukcją podłogi, na której będzie stał brodzik, na tym kończąc pracę. Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj idziemy sobie zobaczyć, jak będą wyglądać te profile na dachu, czy będą pasować w tych miejscach, w których planuję je założyć. Wstępnie planuję w te dziury, które były, wkręcić nitonakrętkę M10. Na bogato W40. Myślę, że powinno być ok. Zobaczymy jeszcze, co tu po wczoraj wyszło. Do pomalowania na pewno te profile i to trzeba jak najszybciej zrobić. Tutaj dałem dupy trochę, bo nie zauważyłem, że one są przykręcone nierówno. Jeden względem drugiego jest przesunięty z 10 cm. No ale to bez różnicy. Nie będzie wpływać na komfort raczej. Przyłożymy profil aluminiowy. Przyłożymy tutaj ten kątownik i zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, tutaj jest ta śruba M10. Będę chciał jak najbardziej w tamtą stronę przesunąć.
Pał nie ma na styk, bym powiedział. Bo będzie pasowało wywiercić tutaj dziurę i w ten sposób się przyłapać. Ale że tutaj tak wypada, no chyba, że ewentualnie jeszcze w tą dziurę jest to opcja. Wtedy byśmy wyżej mogli się złapać jedną śrubą. Przewiercić i wsadzić śrubę M10 na wylot i z drugiej strony nakrętkę. I to też by było jakieś rozwiązanie. W którym miejscu jest sztywniejsza blacha? Zdecydowanie sztywniejsze jest po zewnętrznej stronie. Więc tutaj będzie mocniejsze, jeżeli tutaj przymocujemy. Próbuję ten profil przewiercić. Jak go w tym miejscu przewiercę i dam śrubę, to czy będzie ok? I zobaczymy jeszcze po całej długości dachu, czy to będzie tak wychodzić, czy nie okaże się za chwilę, że pójdziemy gdzieś dalej, a tamta dziura wyjdzie pod profilem. Z jednej, z drugiej strony obczajamy. Ale zmaltretowałem te profile, takie pobrudzone. Idę na górę, biorę ten profil do przymiarek i trzeba zamówić jeszcze 15 kolejnych kątowników, bo mi dzisiaj ich braknie, niestety. Przymierzyłem wstępnie profil, rozwierciłem dziurę wiertłem 13 i zacisnąłem nito nakrętkę z jednej i z drugiej strony. Tutaj oczywiście dookoła przyjdzie dużo kleju. Od razu postanowiłem zrobić tak na całym dachu, bo i tak będę musiał to później zrobić. Przymierzyłem i przykręciłem pierwszy profil, żeby sprawdzić, czy wszystko będzie grać i zastanowić się, jak później montować kolejne profile. Podokręcałem wszystkie śruby i zrobiłem jeszcze na szybko mały test sztywności takiego profilu. Test zaliczony pozytywnie, więc zabrałem się za kolejne etapy. Przed przykręceniem profili musiałem jeszcze pomalować celownik Hammerate'em, więc zeszlifowałem powierzchowną rdzę, odtuściłem powierzchnię do malowania i dwa razy pomalowałem profile wałkiem. Hammerate już wysekł, teraz jedziemy z taśmą. Chodzi o to, żeby odizolować aluminium od metalu. Więc będziemy dawać takie podkładki. Dodatkowo przy drganiach nie będzie się ten lakier pewnie obdzierał tak. Czy zrobię sobie na próbę najpierw, czy to wszystko będzie grało i wam pokażę, a później będę leciał już masówkę. Obrysowałem miejsce, w którym ma być kątownik i nałożyłem klej tak, żeby złapał go do dachu po całości i przede wszystkim dobrze doszczelnił nito nakrętkę. Przyłożyłem kątownik i dokręciłem go na swoim miejscu. Tego dnia zrobiłem też kilka kolejnych profili na gotowo, ale kończyły mi się kątowniki, więc robotę dokończyłem w dniu następnym. Siema, w kolejnym dniu budowy kampera z autobusu. Dzisiaj będziemy robić do końca tą konstrukcję na dachu. Już idę tam przygotować sobie te profile, które pozdzierałem razem z klejem. Więc trzeba ten klej jeszcze pozdzierać, powyciągać śruby. Ręce sobie ostatnio trochę podziurawiłem, więc dzisiaj zaczynamy od założenia rękawiczek. Bierzemy multitoola i idziemy tam wycinać nadmiar kleju. Przygotujemy profile na dole, żeby nie rysować niepotrzebnie dachu, tak jak ostatnio to robiłem. I z gotowymi profilami wejdziemy zaraz na dach. Wyciąłem profile z uszczelniaczy i powyjmowałem z nich wszystkie śruby. Mamy oczyszczone, powkładane te krótsze śruby, które przychodzą na środku. Gotowane, skompletowane, bierzemy to na górę, wynosimy i będziemy montować. Jeszcze doniczka. Śruby, podkładki, nakrętki i psikadełko, żeby ładnie zaciągnąć ten klej na górze. Mam nadzieję, że nie będzie padać. Tak sytuacja wygląda po ostatnim dniu roboty. Dach już jest dużo sztywniejszy tutaj po przykręceniu od góry tych profili. Tak jak widzieliście, profile przykręcone tutaj śrubami, pomalowane na dwa razy Hammerate'em. Tutaj wklejone na P40 od spodu, oblane dookoła, nito nakrętki. I teraz to jeszcze od góry ładnie oblejemy i obrobimy. Mówiłem sobie nowe, bo mi brakowało kątowników. W zdjęciu wyglądały identycznie jak tamte, a przyszły nie dość, że nie ścięta tutaj krawędź. Otwory są w innych miejscach i brakuje, jak przyłożymy profil.
wysokości profila. Przewiercić ten otwór. Pozaznaczałem miejsce otworów i rozwierciłem profile aluminiowe, później te stalowe celowniki. Teraz ustawiamy sobie śruby w tych miejscach, w których mają być. Stąd będziecie lepiej widzieć. Tu ma być na środku. Po rozwierceniu wszystkich profili zabrałem się za wklejanie taśm i przykręcenie środkowych śrub. Zakręcamy. No i tu już na środku jest będą dokręcone. Wtedy tą śrubę odkręcam. A jest Ikaflexa. Dokręcam śrubę, wkładam te śruby i tutaj jeszcze dowalę takimi śrubkami, które mi przyszły wczoraj, jak te dostali. Jeszcze na szybko podkurzałem dach, żeby tutaj nie robiły się takie rdzawe naloty z tych opiłków, tak jak tutaj. To już się porobiły, trzeba będzie to myć. Delikatnie matowię nożykiem powierzchnię. Teraz to odtuścimy, tylko przelecę wszystkie i będziemy kleić. A teraz w miarę możliwości dajemy tego 40, przede wszystkim dookoła nita, ale też żeby przykleiło w miarę fajnie ten cały kątownik. To jak się rozejdzie, potem jeszcze od góry damy troszkę, powinno być elegancko. Mamy sukces, wszystko poskręcane i poklejone. Teraz bierzemy się za dokręcenie jeszcze tutaj wkrętów. Po dwa pewnie, dwa tutaj bliżej tego słupka, takie wkręty samowiercące, które wam pokazywałem. Ja na dzisiaj kończę, bo nie ukrywam, że jestem trochę padnięty. Ostatnio cisnąłem te kilka dni dość mocno, żeby zdążyć z tą pogodą i ją wykorzystać, bo teraz już ma być gorzej, jeśli chodzi o temperatury i ten klej by prawdopodobnie nie zasechł. Misja zakończona sukcesem, dach już mamy skończony, uszczelniony, jeszcze tam te drobne szlify, żeby oblać tym klejem, w któryś dzień jak będzie cieplej. Na spokojnie te wszystkie łączniki. Raz, że mniejsza szansa, żeby pordzewiały kiedykolwiek. One niby są ocynkowane, ale różnie tam z nimi bywa. A dwa, że no, doszczelnimy dodatkowo jeszcze te połączenia, te śruby, to wszystko. Ja spadam odpoczywać, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!